Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym jak dla mnie odcinkiem, ponieważ będą to ulubieńcy. A jak wiecie, ulubieńcy u mnie się nie zdarzają regularnie, więc w związku z tym, że dziś święto na Świętej Marii Panny i Wojska Polskiego, to jeszcze jest święto ulubieńców, więc trzecie święto. A więc tak jak już mówiłam, ulubieńcy. Postanowiłam przygotować dla Was takich ulubieńców, powiedzmy sobie, lata, pomimo tego, że wiem, że lato się jeszcze nie skończyło. Ale stwierdziłam, że pokażę Wam takie rzeczy, które mi się najbardziej sprawdzały, których najchętniej używam, które były dla mnie takie, powiedzmy sobie, rewolucyjne, jeżeli chodzi właśnie o porę letnią. Ponieważ właśnie te wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują, używałam w większości przez ten czas wakacyjny, letni. Więc zaczynamy, ponieważ jak wiecie, u mnie z długością filmów to... Tak, jak ostatnio ktoś nazwał w komentarzu, paplanina. Jak zawsze przygotowałam sobie koszyk, w którym to umieściłam wszystkie te rzeczy, które chcę Wam pokazać. Ja i tak nie wiem, czy Wam wszystkie pokażę, bo to zależy od tego, jak bardzo się rozgadam. Ale będę to wyciągała w totalnie randomowej kolejności, więc się tutaj nie zdziwcie, jak będzie hałas troszeczkę. I zaczynam od rozświetlającego eliksiru do włosów z firmy Tony and Guy. Naprawdę serdecznie Wam polecam, coś niesamowitego. Włosy są tak gładkie i jeszcze tak pachnące, że totalnie wow. Więc to jest coś, co u mnie... Myślę, że nie tylko w te lato, ale też w następne miesiące będzie robiło wielkie wow, ponieważ jest po prostu wow. Ma 50 ml, ale jest bardzo wydajne. Nie pamiętam cenę, ale coś była w okolicach 40 zł, więc nie najtaniej, ale naprawdę warto i ta cena na tą wydajność jest spoko. Kolejna rzecz to krem nawilżający z Bounty, który był kiedyś w jakimś Big Lossie. I świetny krem pod makijaż, na co dzień lekki. Bardzo szybko się wchłania, nie lepi się, świetnie współpracuje z podkładami różnych firm, także naprawdę to jest kolejna rzecz, którą mogę polecić, która mi się sprawdziła. Kolejno lecąc, właśnie sprawnie idzie, ale nie mówmy hop. Kolejno lecąc to woda termalna z Vichy, która też była w Big Lossy. Ja już ją zużyłam, ją bardzo szybko, ale wiem, że tego typu rzeczy, wszelkie mgiełki, wody termalne, to jest coś, co moja skóra bardzo lubi. I dlatego ja sobie teraz aktualnie stosuję coś innego, co posiadam, ale myślę, że jak mi się skończy, to poszukam sobie też tej mgiełki z Vichy, jeżeli będzie w jakiejś dobrej cenie, więc wtedy chętnie do niej wrócę, dlatego że jest po prostu czadowa i bardzo fajnie nawilża moją skórę, szczególnie na przykład właśnie wtedy, kiedy nasza skóra ma takie narażenie na większą ilość słońca i chcemy ją bardziej tak dotlenić, nawilżyć i odświeżyć, to właśnie takie rzeczy idą nam do... To takie rzeczy idą nam pomocą. Dobra, dalej. Zapach. Nie perfumy, tylko perfum. Jak to kiedyś ktoś mnie raczył poinformować. Jak ja mogę nie wiedzieć, jak się poprawnie wypowiada słowo perfum? Perfum, nie perfumy. Głupia jesteś, ślepa. Zapach Holberry. Proszę bardzo, pomarańczowy. Hall by Holberry. Świetny zapach na lato, totalnie wow, kapitalny. Ja go uwielbiam i zawsze jak z lato tego mam, także dlaczego by w te lato go nie mieć? Też go miałam i zawsze jak go kupuję, to go kupuję w jakieś spogodzenie, żeby, wiecie, nie stracić majątku. I następnie rzeczy, które są zakurzone. I następnie Indigo, proszę bardzo, Richness Body Lotion. To jest, moi drodzy, krem do ciała. Balsam o smaku zapachu pop sugar. Wszystkie te kosmetyki z Indigo mają bardzo boskie zapachy i ja osobiście najbardziej lubię zapach matrioszka. Jest słodki, świetny i jedyny w swoim rodzaju. Ten też był fajny, ale... Nie, też był fajny. W sumie bez ale. Świetne są te kosmetyki. Nawet też trochę mam. Nie pamiętam po prostu ceny, bo no nie kupowałam, tylko dostałam. Teraz Wam pokażę jeden totalny niewypał i bubel, ale też go używałam, znaczy próbowałam używać, ale totalnie cały idzie do wyrzucenia albo do oddania, jeszcze nie wiem, bo no nie wiem, czy jestem w stanie dać komuś coś, co jest takie kiepskie. W każdym razie jest to spray z bazelin do nawilżania ciała o smaku Cocoa Radiance. O ile ten zapach jest przewoski, to o tyle sama konsystencja tego czegoś, co jest pianką, jest totalnie do kitu i w ogóle jak dla mnie nie niesie takiego typowego balsamowego ukojenia i otulenia dla skóry. Szybko się jakoś jak rozpuszcza na tej skórze, nie mamy takiej fajnej, przyjemnej powłoki chroniącej naszą skórę,
po nakremowaniu, więc dla mnie to jest totalny bubel i u mnie się to nie sprawdziło. Dajcie znać, czy też miałeś z tym do czynienia, ale na dłuższą metę, jeden raz jak nie mam niczego innego pod ręką, spoko, ale tak na dłuższą metę, to moja skóra w ogóle nie jest w żaden sposób odżywiona ani zabezpieczona, więc to nie jest kosmetyk dla mnie w ogóle, no fucking way. Okej, dalej idąc, też kosmetyk z Indigo, jest to masełko Shea o smaku również zapachu. Masę zapachu, wiadomo, nie wiem tego, Pop Sugar i skończyło mi się to masło Shea, ale powiem Wam tylko tyle, że miałam te masło Shea i z Effectimy, które było o zapachu po prostu masło Shea z Indigo i masło Shea z Effectimy. I powiem Wam, że te dwa kosmetyki to jest totalne dla mnie wow, jeżeli chodzi o dbanie o nasze stopy, o pięty konkretnie. I oprócz tego, jeżeli macie jakiekolwiek problemy ze skórą, jeżeli mówimy tutaj o lecie właśnie, kiedy skóra może być podrażniona od słońca, kiedy może potrzebować takiego ukojenia, to właśnie masło Shea polecam naprawdę serio, bo robiłam już ostatnio film o tym, że miałam poparzoną skórę, ale to totalnie coś innego. I na miejsca inne, które miałam podrażnione, też nie wiedziałam od czego, ale chodziło tutaj o przedramiona. Nakładałam tam grubymi warstwami te masło Shea i dzięki temu przypuszczam, że właśnie dzięki temu moja skóra w ogóle ożyła bez tak naprawdę żadnej ingerencji lekarza i jakichkolwiek innych lekarsko-medycznych środków, więc samo masło Shea pomogło, nakładałam grubymi warstwami, szczególnie na noc, także masła Shea u mnie się sprawdziły rewelacyjnie i ja masła Shea polecam bardzo, bardzo, bardzo. Następne rzeczy, które mi się sprawdziły w lato, ale nie tylko, to jest przecięty na pół z Bielendy DD Cream Body Perfector, który wygląda jak korektor, jak taki kamuflaż, ale do ciała. Ma taką, pokazałabym Wam, ale nie pokażę, ponieważ tutaj ma taką strukturę lekko koloryzującego kremu, jak krem CC, coś w tym stylu. I właśnie, jeżeli mamy na przykład jakąś skórę taką naczynkową na udach czy coś, czy w ogóle na całym ciele, to właśnie jest taka fajna powłoczka, delikatna, kolorystyczna, ale nie jest żaden pomarańczowa, wygląda bardzo naturalnie i ta skóra naprawdę wygląda bardzo korzystnie, więc ja takie tego typu produkty polecam, sama to bardzo lubię, jak widzicie, zużyłam aż do totalnego denka, bo już nic tam nie ma, bo to rozcięłam. Cena jest też spoko dla tej Bielendy, bo gdzieś mniej więcej około 20 zł za to płacimy, a starcza myślę tak na półtorej miesiąca takiego stosowania, jakiegoś nienachalnego, nie tak jak jakieś balsamy do pielęgnacji ciała, tylko bardziej tak doraźnie, no to myślę, że całkiem spoko opcja. No i też następna rzecz, która jest w ogóle dla mnie mega, mega, mega czymś, co zasługuje na to, aby o tym powiedzieć. Jest to baza z Golden Rose Makeup Primer Luminous Finish. Ona to jest baza rozświetlająca i powiem Wam, że ja tą bazę też dostałam ogólnie od firmy Golden Rose w takiej paczce do testowania. Używałam ją kiedyś w jednym z filmików, później używałam tego produktu cały czas, bo tak się świetnie sprawdzał. I powiem Wam, że ja chętnie wracam do tego produktu ze względu na to, że to może nie tyle on daje jakieś mega rozświetlające wykończenie, ale jeżeli chodzi o utrzymywanie się podkładu i przede wszystkim nawilżenie dla skóry, to jest coś absolutnie niesamowitego, więc tutaj mogę Wam też to polecić, bo to też jest za niskie pieniądze, małe pieniądze, fajne ukojenie dla skóry, która jest sucha, umieszana. Naprawdę u mnie się sprawdziło świetnie i śmiem przypuszczać, że może się też sprawdzić u innych osób. I co my tu, moi drodzy, jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze jedną rzecz, którą... Mamy tu jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać, a którą Wam pokazywałam na filmiku o tym, jakie rzeczy zabieram ze sobą na wakacje. I to jest rzecz, którą najkrócej z tych wszystkich używałam i też wykończyłam. Jest to Isana olej pod prysznic. Dla mnie jest to odkrycie w ogóle totalnie roku, bo to, jakie ukojenie ten olej niesie dla skóry, która jest właśnie po opalaniu, która jest zostawiona jakkolwiek na słońce, po kąpielach, to dla mnie tego typu formuła jest czymś rewelacyjnym, bo ta skóra się nie lepi, a jest tak niesamowicie odżywiona i taka ukojona, nie wiem jak Wam to nazwać, w każdym razie pachnie jak taka zwykła oliwka dla dzieci, w strukturze też niczym jakoś szczególnie od oliwki dla dzieci nie odbiega, a jednak jeżeli chodzi o działanie dla skóry suchej, takiej po kąpielach słonecznych, to jest totalna rewelacja. Skoro u mnie się ta oliwka sprawdziła, to Wam też się sprawdzi i myślę, że nie tylko do skóry suchej, ale dla każdego po prostu człowieka na tym świecie. Myślę, że ta oliwka się naprawdę sprawdzi i będziecie zadowoleni, bo oprócz tego, że jest do ciała, to jeszcze pełni świetną funkcję, mianowicie jest najlepszym ever
produktem do mycia pędzli i gąbki Beauty Blender, ponieważ każdy po prostu podkład, który Wam wchodzi w zakamarki pędzla czy gąbeczki Beauty Blender, jest doczyszczany tym kosmetykiem bez totalnie żadnego problemu, właśnie przez to, że jest to produkt oleisty. Także to ma podwójnego plusa i jest to taki produkt, który największe totalnie wrażenie na mnie wywarł. Także kciuki w górę dla Isany. To było na tyle moich produktów, które Wam chciałam pokazać. Mam tu jeszcze parę, ale nie pokażę ich Wam, ponieważ nie są one aż tak ujmujące za serce i aż tak godne tego, aby Wam je pokazać, żeby teraz gadać o tym dłużej, żebym znowu nie była wyzywana od tego, że jestem papulaniną i w ogóle, że robię sobie filmy, więc teraz może będzie krótszy. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli tego typu film Wam się podobał i jeżeli w ogóle Wam się podoba to, że ja ostatnio do Was mówię tak troszeczkę bardziej na takim luzie niż takim totalnym skupieniem. Jestem bardzo ciekawa, które typu filmy bardziej Wam przypadają do gustu. A ja tymczasem żegnam Was, życzę Wam wszystkiego dobrego jak zawsze i my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa!